Uwaga na wiatr. Proszę uwagę, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 32. sesję Rady Miejskiej w Rzeszowie. Proszę uwagę jeszcze raz. Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich radnych. Witam Pana Burmistrza, Panią Skarbnik. Witam Komendanta, który nas ładnie tu odwiedził. Konkretnie witam resztę Państwa sołtysów, witam radnych powiatowych, jeżeli są, jest kolega radny. Dobrze. Przechodzimy, proszę Państwa. Witam media, jak jest nowa Pani z mediów. Tak. Przechodzimy, proszę Państwa, dalej do naszych czynności organizacyjnych. Przyjęcie projektu porządkowego. Ze względu na to, że do porządku obrad uchwały zostały rozszerzone o prawidłowe zapisy, czyli dopisaliśmy tylko kilka wyrazów, żeby to było prawidłowo rozszerzone, żeby były czytelne te uchwały, więc zgłaszam wniosek formalny o to, bo radni wszyscy są zaznajomieni z tym tematem, zgłaszam wniosek formalny o to, aby przegłosować te poprawki, które zostały przekazane wszystkim radnym do uchwały, powiem już której. Już 43, uchwała numer 45 i uchwała 46. Tak jest, tak. A, to za wcześnie przejechałem, no tak, to przykre emocje. Dzisiaj jest bardzo ważna sesja prowizoryjna. Przepraszam, jeszcze wcześniej, zanim zaczniemy głosować porządek, do komisji uchwał i wniosków proponujemy Pana Józefa Ćwiorę, Pana Jana Płaczka i Pana Piotra Słupkowskiego. Czy są inne propozycje? Nie widzę, nie słyszę. Kto jest za przyjęciem tych panów do komisji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 12 za. Jeden proszę liczyć, szanowni komisarze. Wybraliście już przewodniczącego z siebie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 12. 12 za. Czy Państwo się trzymali? Tak. Dobrze. Dziękuję. 11 za? Tak. 11, bo jest 14 obecnie. No to jest komisja, bo to liczy. No, komisja będzie liczyła dokładnie. Więc przechodzimy do punktu następnego, przyjęcie projektu porządku obrad i tak jak wcześniej powiedziałem, do tych trzech uchwał proponuję właśnie, bo radni są wszyscy poinformowani o to, aby ta uchwała była już poszerzona o tą prawidłową interpretację. Czy ktoś z Państwa radnych ma inne propozycje? Nie widzę, przegłosujemy propozycje zmian w treści. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem tych zmian. Jednogłośnie 14. Przechodzimy teraz do projektu porządku obrad w całości. Czy Pan Burmistrz chciałby coś wnieść? Nie wnosi. Więc przegłosujemy ten porządek obrad w całości, taki jak jest każdy z radnych otrzymał. Proszę, kto jest za przyjęciem tego porządku? Proszę o podniesienie ręki z poprawkami. Jednogłośnie 14. Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Czy do protokołu z poprzedniej sesji ktoś z radnych chciałby coś wnieść? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń stałej komisji Rady. Czy takowe wnioski były, Pani Władzo? Nie było. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie przewodniczącego Rady i Burmistrza z działalności między sesjami. Więc tak, pozwolę sobie zacząć. Brałem udział w pikniku rodzinnym w Słupi, za które zaproszenie bardzo dziękuję. Impreza bardzo fajna. Oraz w Górce. Też bardzo fajna impreza integracyjna. A także brałem udział w plenerze dla dzieci z radnymi, tutaj z wiceprzewodniczącą też nad jeziorem naszym, nad Stadem Miejskim. Bardzo fajna impreza też. I braliśmy udział w wyścigu kolarskim zorganizowanym przez Salon, generalnie Salon. Bardzo ładna impreza też, dużo było, dużo gości, dużo mieszkańców oglądało to na trasach, ponieważ bardzo piękne powitania tych zawodników, także bardzo fajnie. Także to by było na tyle. Oddaję głos Panu Burmistrzowi. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Początek czerwca to Europejski Tydzień Sportu, w którym, tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, braliśmy udział też na wielu różnych imprezach towarzyszących. Prawda, wyścigi były z Akademii Młodości, ale
Wcześniej odbyły się zajęcia, zawody z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu, nie tylko w mieście, ale też w naszych miejscowościach, na terenie gminy, w szkołach. Wszyscy się w to zaangażowanie i zaangażowanie społeczności bardzo duże. Na początku czerwca również panią skarbnik uczestniczyliśmy w szkoleniu dotyczącym dyscypliny finansów publicznych w Gdańsku. Tak jak pan przewodniczący brałem udział w pikniku rodzinnym w Słupi, w Bogoszewie, przygotowanie uroczystości, jak to zostało wypełnione na bardzo wysokim poziomie. Nie tak dawno odbył się także apel sportowy w zespole szkół w Debrzie, na którym wraz z dyrektorem Samborskim wręczaliśmy dyplomy dla najlepszych sportowców w szkole. Tutaj pragnę jeszcze raz pogratulować naszej dziewczęcej drużynie, która zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskich zawodach w piłce nożnej i chłopcom, którzy również zajęli bardzo wysoką lokatę, jeżeli chodzi o próby lekkoatletyczne, dobrze kojarzę? Tak, piąte miejsce w zawodach, naprawdę bardzo wysokie, to też były ogólnopolskie zawody. Mamy się czym poszczycić. Nasza szkoła podstawowa zajęła pierwsze miejsce w województwie pomorskim, jeśli chodzi o wyniki sportowe, o punktacje. To bardzo duże wyróżnienie. A tym bardziej dla naszych dzieciaków należą się ogromne gratulacje za ten wyczyn. Pojawiła się zmiana burzenia na stanowisku inspektora do spraw budownictwa i planowania przestrzennego. W związku z rozwiązaniem umowy z panem Szefem Bodnarem pracuje z nami od kilku dni pani Karolina Okrój. Pani Karolina jest kolejnym uczestnikiem wcześniejszego konkursu, była na drugim miejscu w związku z rezygnacją w okresie 3 miesięcy z pracy przy pana Szefowa. Kolejną osobę wybraliśmy, nie rozstrzygając, chcieliśmy też zrobić kolejnego konkursu. Cały czas na ten moment są prowadzone czynności inwentaryzacyjne w Straży Miejskiej związane z podjęciem przez państwa uchwałą dotyczącą likwidacji Straży Miejskiej, która nastąpi z końcem czerwca. Mieliśmy także kontrolę cywilną na terenie naszej gminy, m.in. w Czelecach Miejskich. Zakończyliśmy pozytywnie. Zakończyliśmy, pogłosiliśmy te pytania ofertowe w zakresie demontażu, transportu i utylizacji asbestu zgodnie ze zgłoszonymi wcześniej wnioskami. A w ubiegłym tygodniu jeszcze przeniosły się rekrutacje do firmy Negro Meble na terenie naszej gminy, w Centrum Kultury. Przygotowujemy kolejny tutaj apel do wszystkich, jeżeli jest ktoś zainteresowany pracą w czarnym. Takie spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 9 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki z przedstawicielami firmy Negro Meble, ale także z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudniliśmy w konsekwencji też 4 osoby w ramach prac publicznych, zatrudnione za chwilę będzie jeszcze 5 osoba, to też na związku z zapalami, które to mi wycinki niektórych krzaków, zwiększyliśmy tą ekipę o kolejne kilka osób. Kolejna osoba w urzędzie również została wybrana w ramach programu Pierwsza Praca, będzie zatrudniona na staż. Na ten moment nie planujemy kolejnych stażów. Rozstrzygnęliśmy konkurs przeprowadzony w ramach listy dla ziemi, konkurs w szkołach, za chwilę potem będziemy wręczali z tego tytułu nagrody w ramach Dni Dębrza. Prowadzenie czynności sprawdzającej wiarygodność poziom deklaracji, czyli standardowo prowadzimy tę poprawność wiarygodnych poziom deklaracji cały czas. Oczywiście badania monitoringowe na składowisko odpadów w Grzymisławiu, cały czas obsługa tego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na dzień 23 czerwca, czyli na wczoraj, mamy zaległości z tytułu opłat, to zawsze państwo podaje, w osobach fizycznych 39 tysięcy, w osobach prawnych 4900 zł. Pamiętajmy też, że to jest cały czas w trakcie jeszcze okresu rozliczeniowego. W sprawach rewitalizacji miasta Dębno odbyło się szkolenie dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji oraz pierwsze warsztaty dla dzieci. Chyba pierwsze w Polsce warsztaty i konsultacje, w których uczestniczyli dzieci, a nie dorośli, jeżeli chodzi o plan rewitalizacji. Jesteśmy w kierunku z pionierami. One dosyć technicznie, dosyć dobrze wypadły i też dały nam dużo dobrych informacji odnośnie samego projektu rewitalizacji. Przystąpiliśmy do postępowania ofertowego na opracowanie badań jakościowych i ilościowych. Przygotowaliśmy postępowanie ofertowe na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego rewitalizacją. Cały czas trwa realizacja umów podpisanych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na likwidację Barszu Sosnowskiego został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych. Przygotowujemy na ten moment dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Złożyliśmy także wniosek do Wojewódzkiego Funduszu o dotację w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorze na zmianę systemu ogrzewania w budynkach wielorodzinnych.
wnioskowana kwota dofinansowania to blisko 90 tysięcy złotych. Na ten moment trwa weryfikacja wniosku. Złożyliśmy także wniosek o pozyskanie grantu na konsultacje społeczne dokumentów planistycznych. Przedano takie dofinansowanie. Wysokość grantu będzie uzależniona od przygotowanego indywidualnego planu konsultacji. To Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wniosek uczeń w małej szkole, uczeń małej szkoły w Wielkim Świecie. Cały czas trwają negocjacje wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. Przygotowujemy uzupełnienie. Uruchomiliśmy oczywiście nową stronę internetową pod nazwą zielonyparkprzemysłowy.pl. Kolejne foldery reklamowe promocyjne dla naszej strefy turystycznej są w przygotowaniu. Cały czas trwają realizacje zadań w ramach funduszy sołeckich, administrowanie stroną. Przygotowujemy się również do Gminnego Dnia Teczna. Z tytułu sprzedaży, przekształcenia oraz rad wraz z odsetkami na dzień dzisiejszy wpłynęła do urzędu kwota ponad 753 tysięcy. Z tytułu dzierżaw to blisko 50 tysięcy, plus opłaty roczne razem daje nam to prawie ponad 842 tysiące złotych. W ubiegłym tygodniu, w piątek, zostały zawarte kolejne umowy notarialne na sprzedaż i wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Zostały również wezwane wezwania do zaprzestania naruszania prawa własności i przywrócenia stanu pierwotnego przy ulicy Jeziornej. Te pytania z Państwa strony. Te działania zostały przygotowane. Zostały uruchomione kolejne sprzedaże nieruchomości na terenie miasta i gminy. Został przygotowany projekt uchwały jednej z, które będą dzisiaj głosowane, to wyposażenie do gospodarki komunalnej nieruchomość zabudowaną budynkiem. W czerwcu, także na początku, odbyły się pierwsze, kolejne, ale w zasadzie pierwsze konkretne perfektacje celem nabycia części działki od pana Graby. Uruchomiliśmy również postępowanie, tak jak wspomniałem wcześniej, na stosowanie wyrobów zawierających azbest. Wykonaliśmy wycinkę krzaków, haczów przydrożnych przy drogach powiatowych w kierunku Prusinowa, Rozbór, Uniechowa. Teraz kontynuujemy te prace w kierunku Starego Grunowa, Nowego Grunowa. Te pracownicy są w okolicy Drozdowa. Tak jak wspomniałem wcześniej, też te prace związane z likwidacją Barca Sosnowskiego również trwają, dodatkowo zatrudnione osoby na nas tym pomagały, a z pewnością pomoże nam także otrzymane dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jesteśmy także w przygotowaniu dokumentacji włożeń robót budowlanych w Jady w Nowym Gronowie, w biurach chwytów, w skowarkach, miejsc parkingowych, to też również się dzieje. Rozpoczęła się też budowa ścieżki spacerowej przy stadionie miejskim w ramach Funduszu Obywatelskiego, to jest to kolejne zadanie. Ostatnie, trzecie zadanie to boisko na 125-lecia. Tam no niestety jesteśmy ograniczeni czasem i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym to działanie będzie się opóźniało, ale ono jest uwzględnione i na pewno zostanie zrealizowane. Uzupełniany jest również wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Buka. Tak? Piszemy teraz uzupełnienia, więc jest to dalej w trakcie. Zakończyliśmy kolejny etap kruszenia gruz do betonowego koło Myśligoszczy. Materiał ten zostanie przeznaczony na naprawę dróg w Nowym Grunowie, Myśligoszcz, Słupia, Rozbory, Pusinowo, Uniechów, a także w samym mieście Teczno. Zdemontowane też, jak niektórzy z Państwa zauważyli, zostały znaki drogowe, pionowe D51, kontrole prędkości na terenie gminy. To też konsekwencja ostatniej kontroli, chociażby przez powiatową policję naszego stanu oznakowania dróg. Dzisiaj już nie będziemy kontrolowali, więc znaki zostały całkowicie usunięte. To mniej więcej tyle tych najważniejszych rzeczy, które wydarzyły się od ostatniej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pominęliśmy, panie burmistrzu, dużą imprezę w Dębrznie typu Dzień Dziecka. Pan burmistrz tam ciężko pracował, za to dziękujemy. Ale jak tutaj wszyscy ci, którzy brali udział w tej imprezie, no to widzieli, jak tam pracował, myśmy tylko oglądali. A niektórzy pracowali też tam właśnie. Także dziękuję wszystkim tym, którzy brali taki czynny udział w tej organizacji tego Dnia Dziecka w Dębrznie. Ja jeszcze tylko dodam też od siebie, że byłem też na zorganizowanym właśnie Dniu Dziecka w Starym Gronowie, które też pominamy. Czy do sprawozdania pana burmistrza i mojego są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych gmin. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zapytać? Interpelacje nie wpłynęły żadne, tak? Dobrze. Nie ma chętnych? Miło mi bardzo. Dobrze, idziemy dalej. Dziękuję. Faktycznie, panie radny, chyba przerwy nie będzie, bo nie będzie potrzeby. Nie było zapytań, więc nie będzie przerwy. Przechodzimy do punktu 6, a mianowicie rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu.
gminy za rok 2015 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dębrzno za rok 2015. Chciałbym Państwa poinformować, że punkt A, B, D to jest sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dębrzno za rok 2015. Sprawozdanie finansowe z informacji o stanie mienia komunalnego. Otrzymali radni w ustawowym terminie, szczegółowo omawiali je na posiedzeniach komisji, stałych komisjach rad. I te wnioski komisje zaopiniowały sprawozdania pozytywnie. Więc przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 6, ale C. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Proszę, oddaję głos panu burmistrzowi. Czy pan wygląda na siedzącą? Tak, pozwolimy. Okej, będzie uchwała. Proszę, bo już nie męczył. Dziękuję bardzo. Ciepło. Ciepło na dworze, więc myślę, że gorąco też szybkim pytaniem. Uchwała numer 35/315 na R/3/16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Gminy Dębrzno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnienia. Na podstawie prawa skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach Alicja Śrubkowska, przewodnicząca, Marian Kujawski, członek, i Joga Leszczyńska, członek, opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gminy Dębrzno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i jego objaśnieniami. I uzasadnienie. W dniu 31 marca 2016 roku, to jest w terminie określonym na podstawie artykułu 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zarządzenie nr 101/401/2016 burmistrza miasta i gminy Dębrzno z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Dębrzno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Przedłożone sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej z graficznymi prezentacjami wykonanego budżetu. W części opisowej sprawozdania w pierwszej kolejności omówiono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu mające wpływ na plan budżetu. Następnie szczegółowo przedstawiono wykonanie dochodów budżetu według źródeł ich pochodzenia. Natomiast w zakresie wydatków omówiono ich realizację w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Dodatkowo w odrębnych rozdziałach zaprezentowano wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych podległych gminie oraz zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz poręczenia udzielone przez gminę. W części tabelarycznej realizację dochodów i wydatków budżetu przedstawiono podając kwoty planu i wykonania według pełnej klasyfikacji budżetowej oraz procentowy wskaźnik wykonania. Ponadto wykonanie dochodów budżetu zaprezentowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według źródeł ich pochodzenia. Odrębnie przedstawiono wykonanie dochodów własnych budżetu w 2015 roku. Wykonane wydatki budżetu zaprezentowano z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe. W ujęciu tabelarycznym zobrazowano także dokonane w ciągu roku zmiany zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu. W tej części zaprezentowano nadto odrębnie m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, wykonanie wydatków na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5, ust. 1, punkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych, wykonanie zadań inwestycyjnych, realizację udzielonych dotacji z budżetu gminy, wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i ich zmian, wydatki w 2015 roku na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową, zadłużenie miasta Gminy Dębrzno na początek i na koniec 2015 roku. Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również pełnia wymagane określone w artykule 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Pozwala również ustalić, jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane. Badając pod względem formalno-prawnym sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej zwróconych gminą, skład orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministrów Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Na podstawie powyższych sprawozdań skład orzekający ustalił, że dochody ogółem zaplanowano w kwocie 38 881 621 zł, a wykonano je w kwocie 37 977 417 zł i 13 groszy, co stanowi 97,7% planu. W tym dochody bieżące wykonano w kwocie 32 410 746 zł 60 groszy, co daje 97,6% planu. Oraz dochody majątkowe w kwocie 5 566 670 zł i 53 grosze, 97,9% planu, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 637 533 zł i 89 groszy. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 39 263 zł i 615 zł, a wykonano w kwocie 37 054 899 zł i 43 grosze, co stanowi 94,4% planu. W tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 31 106 290 zł i 48 groszy, co daje 93,9% planu, oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 948 608 zł i 95 groszy, co daje 97,2% planu. Nadwyżka budżetu za 2015 rok wyniosła 922 517 zł i 70 groszy. Dług publiczny na koniec 2015 roku obejmujący zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 16 738 530 zł i 11 groszy, co stanowi 44,07% wykonanych dochodów ogółem. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2015 roku wyniósł 3 659 459 99 zł i 97 groszy w stosunku do stanu na koniec 2015 roku wzrósł o 4,37%. Stan udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 727 580 zł. Na koniec 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Zebrznie nie posiadało zobowiązań wymaganych. Wydając powyższą opinię, skład orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2015 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową lat ubiegłych, wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zawiera dane wymagane postanowieniami artykułu 267 ust. 1 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki gmina posiada, jego wartość i zmiany stanu mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w roku 2015. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2015 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tutejszej Izbie. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Gdańsku w terminie 14 dni od jej doręczenia na koncie podpis przewodniczącej składu orzekającego pani Alicji Pośrubkowskiej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu E. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie autorytetu. Daję głos koledze Jankowi. Koleżankom, dobrze. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Debrzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 446 z późniejszymi zmianami i paragrafu 2 regulaminu Rady Miejskiej, załącznik nr 5 statutu gminy Debrzno, uchwała nr 28/52/2003 dnia 17 czerwca 2003 roku. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Debrznie po rozpatrzeniu. Pierwsze.
sprawozdania burmistrza miasta i gminy Debrzno z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 35, zarządzenie numer 101-401 z 2016 dnia 29 marca 2016 roku. 2. Sprawozdań finansowych, zarządzenie burmistrza miasta i gminy Debrzno numer 133-433-2016 z dnia 6 maja 2016 roku. 3. Informacje o stanie mienia komunalnego. 4. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 5. Przeprowadzone kontrole własne w 2015 roku. Komisja przeanalizowała także sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie na dzień 31 grudnia 2015 roku, informacje z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Debrznie na dzień 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta i gminy Debrzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2015 rok osiągniętych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez miasto i gminę Debrzno. Roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Roczne sprawozdanie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie. Oraz zapoznała się z obowiązującymi sprawozdaniami finansowymi z wykonania budżetu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Komisja Rewizyjna za rok sprawozdawczy dokonała następujących analiz i kontroli. 19 i 25 marca oraz 8 kwietnia 2015 roku kontrola działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie. 25 marca i 8 kwietnia 2015 roku kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. 8 i 17 kwietnia 2015 roku kontrola działalności Straży Miejskiej w Debrznie. 17 i 24 kwietnia 2015 roku kontrola gospodarki nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki mieszkaniowej i działalności Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 22 kwietnia 2015 roku kontrola przeprowadzonych przetargów wybranych zadań inwestycyjnych. 8, 13, 22 i 27 maja 2015 roku rozpatrzenie sprawozdania burmistrza miasta i gminy Debrzno z wykonania budżetu miasta i gminy Debrzno za 2014 rok, sprawozdań finansowych, informacje o stanie mienia komunalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 6 lipca 2015 roku kontrola działalności burmistrza miasta i gminy Debrzno w zakresie realizacji ustawy prawo zamówień publicznych w urzędzie i jednostkach pożarnych. 17 września 2015 roku kontrola działalności Komisja Rewizyjna zasięgnęła opinii o realizacji budżetu miasta i gminy za 2015 rok następujących komisji: Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej, opinie pozytywne bez uwag. Komisja Rewizyjna analizowała informacje z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku oraz zapoznała się z protokołem kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Człuchowie dnia od 20 do 30 stycznia oraz od 2 do 4 lutego 2015 roku w zakresie rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług. Protokołem kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie przeprowadzonej w dniu 4 lutego 2015 roku w zakresie bieżącego stanu sanitarnego targowiska. Protokołem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeprowadzonej 24 marca 2015 roku w zakresie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Burka z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii. Protokołem kontroli Ministerstwa Gospodarki Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych przeprowadzonej w dniach 20-22 kwietnia 2015 roku w zakresie utrzymania stanu prawnego, utrzymania wskaźników produktu, osiągnięcie wskaźników rezultatu, osiągnięcie celów opisanych we wniosku o dofinansowanie, realizacja obowiązku związanego z promocją w ramach projektu. Protokołem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
przeprowadzonej 7 lipca 2015 roku w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Strzeczona. Protokołem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeprowadzonej w dniu 1 października 2015 roku w zakresie budowy targowiska gminnego w miejscowości Deszyn. Protokołem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2015 roku w zakresie montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy do 40 kW. Protokołem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przeprowadzonej w dniu 7 grudnia 2015 roku w zakresie udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji w Krajowym Transporcie Drogowym, a także zaświadczeń na Krajowy Niezarobkowy Przewóz Drogowy, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie uprawnień. Protokołem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2015 roku w zakresie Świetlice Wiejskiej w Uniechowie i Nowym Gronowie, Centrum Integracji Wsi, Rozbudowa i Remont Budynków. Komisja przeanalizowała umorzenia podatków i odsetek w 2015 roku. Na posiedzeniach w dniach 16, 17 i 23 maja 2016 roku Komisja Rewizyjna dokonała rozpatrzenia sprawozdania burmistrza miasta i gminy Deszno z wykonania budżetu miasta i gminy Deszno za 2015 rok, sprawozdań finansowych, informacji o stanie mienia komunalnego oraz oparcie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Deszno za 2015 rok i przeprowadzone kontrole własne w 2015 roku postanawia. Pierwsze. Oceni sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok pozytywnie. 2. Złożyć wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Deszno. Uzasadnienie. Komisja po rozpatrzeniu sprawozdania burmistrza miasta i gminy Deszno z wykonania budżetu miasta i gminy Deszno za 2015 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do 35, sprawozdań finansowych, informacji o stanie mienia komunalnego, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Deszno za 2015 rok oraz przeprowadzone kontrole własne w 2015 roku w oparciu o uchwałę nr 28/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Deszno za 2015 rok z późniejszymi zmianami stwierdza legalność realizacji budżetu miasta i gminy Deszno za 2015 rok. Budżet za 2015 rok zamykał się deficytem w wysokości 1 434 039,42 zł, który planowano pokryć z przychodów zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Wskutek podjętych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń burmistrza miasta i gminy Deszno budżet na rok 2015 zamyka się deficytem w wysokości 381 994,42 zł. Na zaplanowane dochody budżetowe ogółem w kwocie 38 881 620,85 zł wykonanie wyniosło 37 977,13 zł, co stanowi 97,67% planu. Na zaplanowane wydatki budżetowe ogółem w kwocie 39 263 615,27 zł zrealizowano w wysokości 37 054 899,43 zł, co stanowi 94,37%. W ramach wydatków budżetowych realizacja wydatków bieżących stanowi kwotę 31 106 290,48 zł, a wydatków majątkowych 5 948 608,93 zł. Wydatki poniesione w ramach udzielonej pomocy finansowej jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 152 684,47 zł. Dominującym działem w strukturze wydatków budżetu jest dział transport i łączność. Związane jest to z realizacją odnowy nawierzchni dróg powiatowych w formie dotacji oraz przebudowa dróg gminnych ulica Wąska, Brzozowa i Ostrzej. Pierwszym co do wielkości działem w strukturze wydatków budżetu jest oświata i wychowanie. Wydatki stanowią 26,5% struktury wykonania planu ogółowego.
Drugim co do wielkości działem w strukturze wydatków budżetu jest pomoc społeczna, która stanowi 24,2% struktury wykonania planu ogółem. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan środków ze sprawozdania RPSP wynosił 1 572 479 zł 70 groszy, w tym subwencja otrzymana w grudniu na styczeń 2015 472 262 zł. Środki niewykorzystanych dotacji na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 123 638 zł 30 groszy. Potwierdzone dane są zgodne z potwierdzeniem CALA oraz ze sprawozdaniem RBSP. Planowane rozchody zostały wykonane 100%. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 16 738 530 zł 11 groszy, sprawozdanie RBS. Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 7 598 823 zł 99 groszy, w tym wymagalnych 3 956 809 zł 53 groszy. Przedstawione dane są zgodne ze sprawozdaniem RBN. Analizując wykonanie dochodów własnych, komisja stwierdza, że w porównaniu do 2014 roku nastąpił spadek zaległości podatku rolnym o 26,96% i podatku ośrodków transportowych o 23,86%, natomiast wzrost zaległości w podatku od nieruchomości o 4%. Komisja nie stwierdziła naruszenia dyscypliny budżetowej. Zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano dotacje celowe. Częściowy zwrot dotacji na zadania własne w 2015 roku nastąpił w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80.101 Szkoły podstawowe w wysokości 129,65 zł, rozdział 80.104 Przedszkola w wysokości 1678,30 zł, w dziale 852 Opieka społeczna, rozdział 85.213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1 825 092 groszy. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 8 268 zł 10 groszy. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w wysokości 11 490 zł 67 groszy. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 7 029 zł 65 groszy. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone w ustawowym terminie. Zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano dotacje na zadania zlecone. Częściowy zwrot dotacji nastąpił w dziale 010 Rozdział 01095 Zwrot akcyzy 897 zł 32 groszy. 750, rozdział 750-11, Urzędy Wojewódzkie 10 tysięcy zł. Rozdział 75-045, Kwalifikacja Wojskowa 0,26 zł. 801, rozdział 80-101, Zakup Podręczników 2485 zł 0 groszy. Rozdział 80-110, Gimnazja 650 zł 46 groszy. 851, rozdział 85-195, Ochrona zdrowia, pozostała działalność 200 zł. 852, rozdział 85-212, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 97 758 zł 76 groszy. Rozdział 85-213, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 8 907 zł 55 groszy. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w wysokości 2791 zł 16 groszy. Rozdział 85295 Pozostała działalność w wysokości 91 zł 92 groszy. Niewykorzystane dotacje zwrócono w ustawowym terminie. Komisja dokonała także kontroli zawartych umów. Przedstawione umowy o realizacji zadań inwestycyjnych zawierają podpisy burmistrza i kontrasygnaty skarbnika gminy. Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego.
Komisja rozpatrzyła również sprawozdania finansowe, wysłuchała wyjaśnień skarbnika gminy i stwierdza, że są one wiarygodne i sporządzone na podstawie wiarygodnych danych. Stan realizacji inwestycji w 2015 roku przedstawia załącznik nr 10. Komisja rewizyjna dokonała kontroli wykonania budżetu za 2015 rok w jednostkach podległych gminie i nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja stwierdza, że zadania i budżet gminy w roku 2015 został zrealizowany w sposób pozwalający ocenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok pozytywnie. Pozyskane środki krajowe i z Unii Europejskiej na zadania bieżące w wysokości 107 837,16 zł i zadania inwestycyjne w wysokości 3 417 926,69 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 5 948 608,95 zł, co stanowi 16,1% wydatków budżetowych. Poprzez wykonywane inwestycje nastąpiła poprawa infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Największe inwestycje w 2015 roku to budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górna, budowa mikroinstalacji fotowoltaiczna, przebudowa drogi gminnej ulica Mińska, budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka Przybylsko, wydatki inwestycyjne w szkole w Dębskim i w Starym Gronowie, remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Dębsko. Komisja stwierdza, że wyżej wymienione zadania były realizowane bez uwag. Podpisy członków komisji rewizyjnej w ilości 8 sztuk i indywidualne podpisy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za obszerną opinię. Poproszę teraz jeszcze jedną chwilę, bo musimy wysłuchać jeszcze jednej opinii. Opinia regionalnej izby obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Proszę o zajęcie głosu radnym Jankowi, proszę. Uchwała nr 067 łamane G 315 łamane A łamane 3 rzymskie łamane 16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 czerwca 2016 roku. Na podstawie artykułu 13 punktu 8 w związku z artykułem 19 ustawy z dnia 7 października 1992 Regionalnych Izbach Obrachunkowych po rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta im Dębno za 2015 rok skład orzekający Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach Alicja Siupkowska, przewodnicząca, Marian Kujawski, członek, Olga Leszczyńska, członek, pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta im Dębno z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Uzasadnienie. W dniu 31 maja 2016 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Na podstawie powyższego dokumentu skład orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dębnie postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Dębnie o udzielenie burmistrzowi miasta i gminy Dębno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Z przesłanego dokumentu wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dębnie dokonała szczegółowej oceny analizy wykonania budżetu na podstawie sprawozdania burmistrza miasta i gminy Dębno z wykonania budżetu za 2015 rok, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego oraz opinii o Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu tej gminy. Ponadto z przedłożonego dokumentu wynika, że Komisja Rewizyjna przeanalizowała sprawozdanie z działalności zakładu wodociągów kanalizacji w Dębnie na 31.12.2015. Informacje z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dębnie na dzień 31 grudnia 2015. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta i gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2015 rok osiągniętych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez miasto i gminy Dębno. Roczne sprawozdanie z działalności OPS-u. Roczne sprawozdanie CKST w Dębnie oraz zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi z wykonania budżetu, a także przeprowadziła w 2015 roku własne kontrole i analizy. Przedmiotowe kontrole i analizy dotyczyły działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Dębnie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Straży Miejskiej oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Dodatkowo Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej dokonała kontroli gospodarki nieruchomościami, a także przestrzegania prawa ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Dębno i jednostkach podległych, w tym skontrolowała przetargi dotyczące wybranych zadań inwestycyjnych. W toku wykonywania swoich prac Komisja Rewizyjna zasięgnęła opinii innych Komisji Rady Miejskiej w Dębnie o realizacji budżetu za 2015 rok. Ponadto analizowała informacje o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku, a także zapoznała się z protokołami kontroli i innymi dokumentami pokontrolnymi w związku z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzonymi w Urzędzie Miasta
gminy Debrzyń. Ponadto komisja przeanalizowała umorzenie podatków i odsetek w 2015 roku. Dodatkowo wysłuchała i wzięła pod uwagę wyjaśnienia skarbnika oraz zapoznała się z stanem realizacji inwestycji w 2015 roku. W uzasadnieniu swojego wniosku komisja rewizyjna stwierdza, że dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 37 977 417,13 zł, co stanowi 97,67% planu, a wydatki budżetowe ogółem zostały wykonane w kwocie 37 054 899,43 zł, co stanowi 94,37% planu. Przedstawiła wykonanie wydatków bieżących majątkowych oraz działy klasyfikacji budżetowej, w których przeniesione wydatki miały najwyższy udział z wykonanych wydatkach ogółem. Przeanalizowała m.in. wynik finansowy budżetu osiągnięty na koniec 2015 roku, stan zobowiązań i należności jednostki samorządu terytorialnego, realizację dochodów własnych, zwróciła uwagę na wzrost zaległości w odniesieniu do 2014 roku w podatku od nieruchomości oraz spadek zaległości w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych. Dodatkowo zbadała wydatki i dochody w działach klasyfikacji budżetowej, w których nastąpił częściowy zwrot niewykorzystanych dotacji celowych. Stwierdziła także terminowość zwrotu kwot niewykorzystanych dotacji oraz prawidłowość zawieranych umów dotyczących zadań inwestycyjnych. Skład orzekający uznał, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w swojej opinii zawarła oceny pozytywne zarówno w zakresie finansowego, jak i rzeczowego wykonania budżetu za 2015 rok. Komisja Rewizyjna, biorąc pod uwagę analizę powyższych dokumentów oraz przeprowadzone kontrole i analizy własne, nie stwierdziła nieprawidłowości ani naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Komisja stwierdziła legalność realizacji budżetu miasta i gminy. W końcowej części uzasadnienia swojej opinii komisja przedstawiła wykonanie wydatków inwestycyjnych i wpływ na poprawę infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wskazała zrealizowane inwestycje o największym znaczeniu w tym zakresie. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Gdańsku uznał, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, bowiem zgodnie z prawem rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Debrzyń, sprawozdanie finansowe za 2015 rok. Informacje o stanie mienia komunalnego, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Debrzyń za 2015 rok i przyjęła wniosek o udzielenie burmistrzowi miasta i gminy Debrzyń absolutorium, którego treść wynika z oceny wykonania budżetu. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, podpisała przewodnicząca składu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rozpoczynamy blok uchwał. Punkt G, podjęcie uchwały nr 36 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015. Na podstawie prawa uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta i gminy Debrzyń za rok 2015. Podpunkt 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 obejmuje dochody, wydatki, wynik budżetu oraz stan należności zobowiązań stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędu Województwa Pomorskiego. Czy ktoś do tej uchwały chciałby coś jeszcze dodać? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Nie martw się. 14. Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Punkt K. Podjęcie uchwały nr 37. Już momencik. W sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Debrzyń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Na podstawie prawa po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015, sprawozdaniu finansowym, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego, wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Debrzyń w tytule wykonania budżetu miasta i gminy Debrzyń za rok 2015. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze coś do tej uchwały dodać, bądź ująć? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki.
14. Komisja Burmistrza, dziękuję bardzo. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Gratulacje. Tak, przerwa. Tak. To ja jeszcze chciałbym podziękować. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo Szanowny Radny za podjęcie uchwały za udzielenie absolutorium dla mnie, ale nie byłoby tego absolutorium, nie było tej uchwały bez ciężkiej pracy pani skarbnik, więc tej okazji chciałbym wykorzystać ten moment, podziękować pani skarbnik za to, że przygotowała ten budżet. To prawda, jeszcze nie swoje autorki do końca, ale jednak udało się go zakończyć. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Proszę Państwa, kończymy przerwę. Proszę Państwa, witam Państwa po przerwie. Dalej ciągniemy blok uchwał. Przechodzimy do uchwały numer 38 w sprawie rozpatrzenia skargi GP na postępowania burmistrza miasta i gminy Dębnie na podstawie prawa. Paragraf pierwszy. Uznaje się za bezzasadną skargę GP na postępowania burmistrza miasta i gminy Dębnie z przyczyn wskazanych uzasadnionych w uzasadnieniu uchwały, które stanowią jej integralną część. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej do przesłania uchwały skarżącej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Czy do tej uchwały Państwo radni mają jakieś uwagi? Wszystko, przypomnę, że uchwały były wszystkie omawiane na komisjach, w całych komisjach rady. Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały nr 38? Proszę o podniesienie ręki. Komisja liczy. Jednogłośnie. 14. Dziękuję. Przechodzimy do uchwały nr 39 w sprawie wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Dębnie w majątek będący w zasobie mienia komunalnego. Czy do tej uchwały ktoś z radnych chciałby jeszcze coś się dopytać, dowiedzieć, dodać? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Komisja policzyła? 14 za. Dziękuję. Przechodzimy do uchwały nr 40 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębno. Czy ktoś z Państwa radnych do tej uchwały chciałby coś dodać jeszcze, bądź ująć, bądź rozszerzyć? Przypomnę jeszcze, że wszystkie uchwały były na komisjach, w całych komisjach rady omawiane. Dziękuję. Przechodzimy więc do głosowania, skoro nie ma uwag. Proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 14 za. Dziękuję. Przechodzimy do uchwały nr 41 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Czy do tej uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby coś dodać? Nie słyszę, nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała nr 42. W sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jednocześnie jako jedynie przez część roku. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby coś do tej uchwały dodać? Nie ma żadnych uwag, przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. No i jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały nr 43. W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Dębno oraz określanie wykazu dokumentu. Czy do tej uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby coś jeszcze dodać? Nie widzę, nie słyszę. Kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki.
Niejednałość. Dziękuję. Uchwała nr 44 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Blok uchwał związanych z odpadami. Czy do tej uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby coś dodać? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję. Nie pytam o więcej, jeżeli jest jednogłośnie. Uchwała nr 45 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczanie inkasentów i określanie wysokości wynagrodzeń za inkasę. Czy ktoś do tej uchwały chciałby z Państwa dodać coś bądź ująć? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do uchwały nr 46 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposobie świadczenia usługi przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Czy ktoś do tej uchwały chciałby coś dodać z Państwa radnych? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy więc do głosowania. Proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie za. Dziękuję. Zakończyliśmy blok uchwał tym momentem. Przechodzimy do punktu następnego. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Ze względu na to, że nie było takich zapytań, więc nie będzie odpowiedzi. Nie będzie odpowiedzi. Dobrze, przechodzimy do punktu 9. Oświadczenia. Oświadczenia. Nie będę tego komentował. Proszę bardzo, pan komendant chciałbym już oświadczyć. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Korzystając z okazji, że jest to ostatnia sesja, na której mam zaszczyt wystąpić w roli komendanta Straży Miejskiej w Debrznie. Jak wiadomo, w związku z likwidacją jednostki chciałbym bardzo podziękować Państwu wszystkim za współpracę, za to, że wspieraliście nie tylko mnie, ale całą instytucję, kiedy trzeba było, bo prawda jest taka, że monopolu na wiedzę nie mieliśmy, ale uczyliśmy się i w ramach tej nauki mam nadzieję, że wszelkie błędy są nam wybaczone, a zostanie zapamiętane wszystko to, co dobre. Tak samo myślę, że tak samo postępują mieszkańcy. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo gorąco podziękować, no i tu lista byłaby długa, ja zastanawiałem się, czy przygotować, ale powiem szczerze, że chyba z 15 minut bym wyczytywał wszystkie instytucje, z którymi mieliśmy okazję współpracować i gdzie ta współpraca naprawdę pomyślnie się układała, ale zdecydowałem się, że podziękuję przede wszystkim moim pracownikom. Wszystkim, którzy pracowali w okresie tych 6 lat, ponad 6 lat i budowali tę jednostkę, no z przykrością, oczywiście ją zamykam, ale liczę na to, że spotykając się również z nimi na innych okolicznościach, w innych okolicznościach życia, będę mógł również na nich polegać, tak samo jak oni na mnie. Nie ma ich tutaj oczywiście, ale myślę, że chociażby przez internet będą mogli sobie to moje oświadczenie wziąć do serca. Dziękuję jeszcze raz Państwu i oczywiście jestem do Państwa usług prywatnie. Macie Państwo numery do mnie, więc... Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś w oświadczeniach jeszcze chciałby zabrać? To jest bardzo dobry moment, jeżeli pan komendant zabrał głos. My również chcielibyśmy podziękować panu komendantowi. Podejdziemy może tutaj na środek. Dziękuję za to wszystko, co do tej pory się działo. Oczywiście te dobre rzeczy, o których już nie pamiętamy, przynajmniej ja nie pamiętam, a te dobre są i będą długo przez nas wszystkich pamiętane. Zapraszam jeszcze raz panu przewodniczącym, żeby mógł podziękować za tą naszą współpracę. Ja proponuję sobie takie bardziej męskie kwiaty przygotować prezentacji, ale korzystałem z okazji również się Koleżanka tutaj pierwsza się wyrywa do oświadczenia. Oddaję głos koleżance radnej Piesi Adler.
podziękowania. W związku z zakończeniem okresu funkcjonowania Straży Miejskiej w Decznie w imieniu dyrektora oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Decznie pragnę serdecznie podziękować za współpracę i pomoc w realizacji wspólnych działań. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej doceniają zaangażowanie, jakie wykazywali strażnicy w wspólnie podejmowanych przedsięwzięciach. Dziękujemy również w sposób szczególny panu komendantowi, który zawsze był otwarty na współpracę i motywował swoich podwładnych do kontaktu z pracownikami ośrodka. Realizacja przez Straż Miejską szerokiego spektrum działań w zakresie profilaktyki, szkoleń, spotkań, w szczególności z dziećmi i młodzieżą, wpisywała się w realizację zadań polityki społecznej. Udział pana komendanta w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy poszerzał możliwość przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku. Szkoda, że tracimy tak cennego partnera, jakim była Straż Miejska. Dziękujemy. Dyrektor i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękujemy. Proszę państwa, ja tylko dodam od siebie, że brakować nam będzie tej straży. Odczuwamy to, bo tak już nawet dzisiaj w rozmowie takiej luźnej z sołtysami mówił, gdyby była straż, to by pojechała i zainterweniowała, bo mamy taką sporną sprawę, no ale nie ma. No i tak jest, i to już tego nie zrobimy. Dobrze, dziękuję bardzo. I czy w oświadczeniach jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, kolega radny. Ja bym chciał podziękować bardzo serdecznie jako uczestnik wysiłku partyjnego na ręce wszystkich sołtysów, bo będąc od środka, jadąc na trasie, bardzo budująca jest ta postawa, że wspieracie tak bardzo ten wysiłek i jest tak dużo chętnych, żeby to oglądać. Będąc na innym wyścigu, w innych miejscach, niestety nie ma tak dużo ludzi, tak dużo chętnych dopingujących. A z tyłu ktoś jedzie i fajnie ktoś mu poklaszcze trochę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w oświadczeniach jeszcze jest taka miła chwila, ze względu na to, że mamy tutaj dwóch solenizantów, więc poprosimy ich na środeczek, wręczymy im kwiaty. Także zapraszam panowie. Jana jest lepiej, ale nie. Tak, proszę bardzo. Nie wstydźcie się panowie, mamy jedną dziewczynę. Jakby coś. Cieszę się. Proszę bardzo. Tutaj, który młodszy, który nie jest. Chwilę, ale jedziemy dalej. Czy w oświadczeniach jeszcze ktoś z państwa chciałby coś oświadczyć? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 10. Komunikaty. Ja chciałbym zakomunikować, że wpłynęło pismo do Rady, które chciałbym skierować na ręce komisji dzisiaj, Komisji Uchwał i Wniosków, którą później przekażemy do przekazania do Komisji Rewizyjnej. Czyli pismo jest. I prosiłbym, żeby komisja uchwał zapisała to, że składa taki wniosek do komisji uchwał wniosek w celu skierowania tego pisma, to jest to ponownie skarga do Rady Miasta i Gminy do rozpatrzenia. Także proszę zapisać. Wnioski przegłosują następnie. Skarga na kogo? Na działanie. Skarga dotyczy urzędu i pracowników zajmujących się meldunkami. Skarga na urząd. Tak. Dobrze. To będzie w punkcie przedstawienia przegłosowania wniosku Komisji Uchwał i Wniosków. Czy w komunikatach chciałby jeszcze ktoś coś dodać? Jakiś komunikat ogłosić? Nie widzę, nie słyszę, więc przechodzimy do punktu 11. Przedstawienie przegłosowania wniosku Komisji Uchwał i Wniosków. Kolega, mogę tutaj. Dobrze, ja myślę, że tutaj jeżeli tego, to po prostu taki wniosek został postawiony, skierować skargę do Rady Miejskiej, do Rady Miasta i Gminy w Debrznie do rozpatrzenia, skierować skargę do Rady Miejskiej do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Tak, taka jest procedura. Tak, panie mecenasie? Tak, pan. Proszę przegłosować tę kartę. Tak, przegłosujemy, no jak żeby inaczej. Czyli ten jeden wniosek przegłosowujemy. Proszę państwa. Kto z państwa radnych jest za tym, aby ta skarga wpłynęła do Komisji Rewizyjnej, na którą Komisja Rewizyjna musi rozpocząć procedowanie? Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście za. Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Trzy osoby się wstrzymały. Ktoś pasuje, tak? Pasuje. Kto jest przeciw, już nie pytam, bo już pasuje liczba. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, tym akcentem zakończam obrady 32 sesji Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Aha, nie będzie przerwa urlopowa. Ten miesiąc będzie przerwą urlopową. Następny miesiąc. Lipiec, tak? Nie ma sensu. Nie ma sensu.